Już dziś świąteczny klimat opanuje Wrocław. Po roku przerwy spowodowanej pandemią powraca jarmark bożonarodzeniowy. Bajkowy domek na Placu Solnym, kolorowy stragan ciągnący się ulicami rynku, oryginalne świąteczne dania i napoje oraz mnóstwo innych atrakcji z pewnością przyciągną do Wrocławia sporo gości. Jarmark potrwa w tym roku do 31 grudnia, włącznie z nocą sylwestrową. Stoiska będą czynne od 10 do 21. Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie działała scena oraz nie przewidziano dodatkowych wydarzeń jak Parada Elfów czy spotkanie ze Świętym Mikołajem. Warto też pamiętać o bezpieczeństwie i dystansie. Oficjalne rozświetlenie choinki i iluminacji świątecznych zaplanowano na 3 grudnia o godzinie 17. We Wrocławiu jest już pierwszy z 46 Modelusów Gamma 2. Nowy tramwaj jest w 100% niskopodłogowy, klimatyzowany oraz przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Do czerwca przyszłego roku we Wrocławiu będą 24 takie tramwaje, a wszystkie trafią tu do końca 2023 roku. Nowy pojazd jeszcze w tym roku wyjedzie na wrocławskie torowiska, a to nie koniec taborowej rewolucji. W ostatnim czasie otwarte zostały oferty w przetargu na kolejnych nawet 40 nowych niskopodłogowych tramwajów. Trwa również przetarg na zakup 11 elektrycznych autobusów. Zakończył się też remont 26 tramwajów typu 205 WRAS, które zyskały m.in. klimatyzację i dodatkowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Pandemia w Polsce nie zwalnia tempa. Liczba nowych przypadków w tym tygodniu przekroczyła granicę 20 tysięcy. Rośnie liczba pacjentów wymagających hospitalizacji, a także niestety takich, którzy walkę z koronawirusem przegrywają. Od czwartku działalność wznowił szpital tymczasowy przy ulicy Rakietowej 33. Będą tam kierowani chorzy na COVID-19. Na początek przygotowano dla nich 56 łóżek, w tym 33 stanowiska do stosowania tlenoterapii. W przypadku, gdyby liczba chorych szybko rosła, obsługa szpitala jest w stanie zwiększyć tę liczbę w ciągu jednego dnia. Czwarta fala pandemii koronawirusa wymusza zmiany w organizacji pracy również wrocławskich szkół i przedszkoli. O przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe decyduje dyrektor po wcześniejszym otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego placówkę. W trybie niestacjonarnym funkcjonuje już we Wrocławiu ponad 40 placówek. Jedyną sprawdzoną bronią w walce z COVID-19 jest szczepionka. Na osoby, które chcą się zaszczepić, czeka m.in. szczepciobus, specjalny mobilny punkt szczepień, który pojawia się w różnych miejscach miasta. Gdzie będzie w najbliższym czasie, sprawdźcie na naszym portalu www.wroclaw.pl. Tam także zbieramy dla Was aktualne dane dotyczące pandemii. Remont tunelu przy Placu Dominikańskim na finiszu. Wymieniono cały sufit, okładzinę ścian północnych z nowej cegły klinkierowej, krawężniki i płyty chodnikowe. Prace związane z remontem północnego tunelu samochodowego na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Piotra Skargi przy Galerii Dominikańskiej rozpoczęły się 6 czerwca. W połowie grudnia ruch ma zostać przywrócony na obu pasach. Z Placu Dominikańskiego znikną robotnicy, a z mostów pomorskich znikają rury ciepłownicze. Ważące w sumie 32 tony rury pół wieku szpeciły zabytkową przeprawę w centrum miasta i zasłaniały m.in. 70 maszkaronów, rzeźbiarskich motywów dekoracyjnych zdobiących most. Bezpośrednie przygotowania do zdjęcia rur trwały 2 tygodnie. Potrzebne było okno pogodowe, nie mogło być ani wietrznie, ani deszczowo. Ich likwidacja nie byłaby możliwa bez wielomiesięcznych prac pod dnem Odry, gdzie wykonano przewiert i stworzono 2 mikrotunele o długości ponad 140 metrów, którymi poprowadzono nowe rury ciepłownicze. Koszt przebudowy 3 mostów pomorskich wyniesie około 70 milionów złotych. Prace muszą zakończyć się do marca 2023 roku. Na koniec życzliwe zaproszenie do wspólnego uśmiechu. W niedzielę już po raz 16 świętujemy we Wrocławiu Dzień Życzliwości. Tym razem pod hasłem Uśmiech podaj dalej. Podobnie jak poprzedni, rok 2021 upływa pod znakiem pandemii i ograniczeń z tym związanych. Noszenie maseczek, ograniczenie kontaktów towarzyskich czy praca zdalna utrudniają kontakty międzyludzkie. Maseczki zasłaniają uśmiech, utrzymywanie dystansu nie ułatwia wymiany pozdrowień czy życzliwych gestów.
Wolno nam jednak nieco więcej niż rok temu. Warto to więc wykorzystać, zwłaszcza że szykujemy dla Was sporo atrakcji. Jakich? Sprawdźcie na naszym portalu. I to wszystkie informacje na dziś. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.